Dzisiaj program z cyklu Kto bogatemu zabroni, no bo mamy dwa samochody, bardzo do siebie podobne, ale zarazem różne. To Volkswagen Charan, ale również Seat Alhambra. Oba samochody z dwulitrowym silnikiem diesla, 140 koni mechanicznych, oba samochody z napędem 4Motion, czyli 4x4. Co jeszcze? Różnice zaczynają się w momencie, gdy spojrzymy na ilość miejsc, a mianowicie Volkswagen to 5-miejscowa wersja, a jeśli chodzi o Seata, mamy do czynienia z wersją 7-osobową. I właśnie tą prawdopodobnie dziś będziemy zajmować się zdecydowanie mocniej. Dziś przed nami zadanie dość karkołomne, ponieważ mamy do dyspozycji dwa samochody, które chciałbym porównać. Ale jak porównywać coś, co jest właściwie dokładnie takie samo? Seat Alhambra i samochód, którym jadę, czyli Volkswagen Charan. Oba samochody, które pewnie świetnie znacie, a mianowicie jeszcze do niedawna można było spotkać je na polskich drogach w poprzedniej wersji, dziś zupełnie nowa odsłona. Samochody, które urosły w stosunku do swoich poprzedników bardzo znacząco, mówimy tu o wzroście 22 cm, jeśli chodzi o długość, zwiększyła się również szerokość, jedyne co się zmniejszyło to wysokość, ale to spowodowało, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju sportowego vana. No i rzeczywiście, sportowy, oba samochody wyposażone w dokładnie te same silniki, czyli 2 litry diesel o mocy 140 koni mechanicznych, przyspieszenie od 0 do 100 km to 10,9 sekundy. Nie jest to jakaś rajdówka, ale zapewniam Was, że w zupełności wystarcza, sprzęgnięte z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Co jeszcze? Różnią się. Różnią się kwestią wyposażenia, a mianowicie w Volkswagenie jest ładniej. Ja wiem, to subiektywne, ale mamy bardzo ładną, jasną Alcantarę. W Seacie, zobaczcie sami. Subtelne różnice pomiędzy dwoma samochodami, a więc pomiędzy Charanem a Alhambrą, wynikają w dużej mierze dziś z powodu ich różnego wyposażenia. Alhambra w wersji 7-osobowej, a więc sprawdźmy, jak to zostało ukryte w bagażniku. Dość długo otwiera się klapa, ale przyznajmy, mimo wszystko jest to całkiem sprawne. Bagażnik, płaska podłoga, nikt nie podejrzewałby nawet, że schowane są dwa fotele. Przypomnijcie sobie, jak to wyglądało w Ssangyongu, kiedy mieliśmy zdecydowanie podwyższoną podłogę, która już sygnalizowała to, że są ukryte fotele. Jak to jest zrobione tutaj? Zobaczcie. Załatwione. Tym sposobem bagażnik ma 300 litrów. Te 300 litrów udało się osiągnąć dzięki temu, że mamy naprawdę głęboką podłogę. W momencie, kiedy siedzenia są złożone, wówczas bagażnik ma w wersji 7-osobowej 730 litrów. A jak się wsiada do tej trzeciej klasy? Zobaczcie. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób zachowują się fotele. Trochę inaczej niż u konkurencji. Tu jest naprawdę dużo miejsca. I na dodatek całkiem wygodnie. Pod warunkiem oczywiście, że przesuniemy sobie przedni fotel, a ten ma możliwość regulacji o 16 cm. Jeden, drugi i także trzeci. W wersji 7-osobowej mamy do czynienia z trójstrefową klimatyzacją, a to oznacza, że niezależnie od tego, w którym rzędzie zajmiecie miejsce, będzie Wam wygodniej i komfortowo. Bardzo ważna rzecz, swego czasu te samochody nazywane były lodówkami. Mówię tutaj o Alhambrze, ale również o Charanie i kiedyś także o bliźniaczym Fordzie Galaxy. A wszystko to w związku z tym, że kiedy ruszyliśmy samochodem, naprawdę bardzo długo trzeba było czekać zimą, aby w samochodzie zrobiło się ciepło. Tu zastosowano nie tyle Webasto, system osobnego ogrzewania, co specjalny podgrzewacz, który powoduje, że właściwie już po minucie, nawet przy 15-stopniowym mrozie, w samochodzie z nawiewów leci ciepłe powietrze. A więc zimą ciepło,
latem chłodno, no i na dodatek jeszcze to, czym nas uraczono w tej wersji, a mianowicie elektryczne przesuwne drzwi boczne. Duży. To jest właściwie słowo określające ten właśnie samochód, a nawet nie bójmy się tego słowa. Ogromny. Z zewnątrz przypomina zdecydowanie Volkswagena Turana, ale w środku widzimy, że to jest szaran. Alcantara połączona ze skórą, na dodatek jasne barwy, zero smutku, wszystko jest na swoim miejscu. Wnętrzem można zarządzać na różne sposoby, m.in. poprzez przesuwanie foteli. Wszystkich trzech możemy je przesunąć o 16 cm. Jak widać, odbywa się to jednym ruchem. I kolejnym elementem, który również jest bardzo ważny, jeśli chodzi o Sharana, to gniazdko. 230 V w tym miejscu, dopłata wynosi 570 zł. Myślę, że warto. Oba samochody zbudowano na jednej płycie podłogowej, to płyta MQB, a więc nowy produkt Volkswagena. Oba samochody wyposażono w silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 140 koni mechanicznych i oba samochody mają napęd na 4 koła. Co je różni? No różni je delikatnie wyposażenie, ale to, co różni zasadniczo oba samochody, to cena. Ponieważ kiedy spojrzymy na Volkswagena Sharana, w tym wyposażeniu trzeba za niego dać 145 tysięcy złotych. A gdyby przyjrzeć się cenom Seata, wówczas można by śmiało powiedzieć, że możemy sobie od każdej ceny Volkswagena odjąć 10 tysięcy złotych. Rachunek wydaje się być prosty.